Palworld, gra, której aspekty wizualne i rozgrywka oczarowały mnie od pierwszego wejrzenia. Rozbudowany gameplay spowodował, że po ponad 30 godzinach spędzonych w tytule jest mi ciągle mało i chcę więcej. Jako że jest to gra z otwartym światem, daje nam ona nieograniczone możliwości i swobodę rozgrywki. Jest jednak wiele mechanik, o których gra nie mówi nam wprost, a o istnieniu których dowiedziałem się po pewnym czasie. Okazało się, że wiele z nich mogłem zastosować od samego początku mojej przygody, lecz najzwyczajniej w świecie o nich nie wiedziałem. Siemano drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i dziś przedstawię wam 27 rzeczy, o których chciałbym wiedzieć wcześniej w grze Palworld, tak byście wy jako gracze nie popełniali moich błędów. Serdecznie zapraszam. Jeśli postanowicie stworzyć własny zapis gry, twórcy dadzą wam możliwość wprowadzenia wielu modyfikacji świata i rozgrywki poprzez wprowadzenie poziomu trudności typu custom. Pamiętajcie, że opcje wybrane przy pierwszym uruchomieniu gry nie są ostatecznymi. Jeśli stwierdzicie, że gra jest zbyt trudna lub chcecie na przykład zwiększyć lub zmniejszyć poziom zdobywanych punktów doświadczenia, zawsze możecie wejść do głównego menu, zmienić ustawienia swojego serwera prywatnego lub nieoficjalnego i ponownie odpalić grę. Zmiany wprowadzą się automatycznie, bez utraty save'u. Po każdym zdobytym poziomie postaci, wasz awatar dostaje punkty umiejętności do rozdysponowania. Przy ich przydzielaniu bądźcie jednak ostrożni, bo na chwilę obecną w grze nie można cofnąć raz dokonanych decyzji. Twórcy gry pracują nad zmianą tego problemu. W przypadku gry solo pozostaje wam jeszcze szansa naprawienia błędów poprzez zmiany ustawień waszego serwera. Niestety, jeśli wasza postać toczy swe przygody na serwerze oficjalnym, ta opcja odpada, ponieważ nie macie dostępu do zmiany ustawień. Tak samo jak w przypadku statystyk postaci, z każdym levelem wasz awatar otrzymuje punkty technologii, które może przydzielić w rozmaite schematy. Ich odblokowanie umożliwi wam budowanie wielu istotnych elementów bazy, do których nie mieliście wcześniej dostępu. Pamiętajcie jednak, by nie przydzielać ich bezmyślnie, gdyż po osiągnięciu maksymalnego levelu nie wystarczy punktów, by odblokować wszystkie schematy. A na chwilę obecną system resetowania punktów technologii nie działa. Rozdawajcie zatem punkty z rozwagą. Skoro mówimy już o punktach technologii, porozmawiajmy o ich starożytnej wersji, oznaczonej kolorem fioletowym. Przez bardzo długi czas nie wiedziałem, jak je zdobyć. By nabyć taki punkt, musicie pokonać lub złapać World Bossa, którego awatar widnieje na mapie świata. Pamiętajcie, że po takiej walce boss pojawi się ponownie po jakimś czasie, lecz nie zdobędziecie z niego punktów do Ancient Technology. Jest to zdolność, o której nie wiedziałem przez bardzo długi czas. Od samego początku gry, po podejściu do jakiejkolwiek struktury i wciśnięciu spacji, wasza postać rozpocznie wspinaczkę niczym Peter Parker w kostiumie Spidermana. Długość wspinaczki jest jednak zależna od waszej statystyki staminy, więc uważajcie, by ta aktywność nie zamieniła się gwałtownie w skoki na bungee bez bungee. Od samego początku rozgrywki w waszym prawym górnym rogu ekranu pojawi się tutorial wprowadzający do gry. Nie lekceważcie go, tak jak zrobiłem to ja. Może nie nauczy on was wszystkiego, ale wprowadzi w znaczną część mechanik rozgrywki. Wieże szybkiej podróży są bardzo przydatnym elementem ułatwiającym rozgrywkę. Jeśli w oddali widzicie świecącą na czerwono budowlę, to podejdźcie do niej i odblokujcie ją. Da wam to możliwość natychmiastowej wędrówki po całej mapie, która jest naprawdę rozległa. Warto wiedzieć, że nieodblokowane wieże początkowo nie pojawią się na waszej mapie. Musicie znajdować się wystarczająco blisko, by została ona na niej umieszczona. Jeśli macie możliwość latania, możecie poszukać tych punktów nocą, ponieważ są doskonale widoczne. Jeśli będziecie poszukiwać miejsca pod bazę, pamiętajcie, że wielogodzinne poszukiwania spotu, by spełniał wasze wymagania lokalizacyjne, są zbędne. Baza może być postawiona nawet na samej krawędzi mapy. Dzieje się tak, ponieważ odległości na mapie nie będziemy pokonywać za każdym razem pieszo, lecz poprzez punkty fast travelu. Jedyną istotną rzeczą przy planowaniu pierwszej bazy, która niesamowicie ułatwi wam rozgrywkę, jest odpowiednie ukształtowanie terenu. Ten najbardziej płaski bardzo ułatwi wam kwestię budowania i do minimum zniweluje szanse na zbugowanie się stworków w waszej bazie, które może całkowicie zniszczyć jej automatyzację, o czym powiemy za chwilkę.
Sercem waszej bazy jest Palbox, komputer zbierający i przydzielający do pracy wasze palsy. Musicie bardzo przemyśleć jego położenie, ponieważ będzie on wyznaczał granice waszej bazy, która będzie oznaczona niebieską strefą. Palbox wyznacza owe granice bazy w kształcie koła, którego jest środkiem. Jeśli zatem planujecie zadomowić się na lokacji takiej jak na przykład klif, pamiętajcie, by wasz palbox nie stał na jego krawędzi, gdyż znacznie zmniejszy to obszar waszej siedziby. Sytuacją, która może zmrozić krew w żyłach, jest ta o wyburzeniu palboxa. Jeśli stwierdzicie, że wasz główny komputer jest ustawiony w złym miejscu, ale macie już w nim stworki i boicie się, czy nie zostaną one skasowane, to nie macie się czego obawiać. Po usunięciu palboxa wasze stwory nie przepadają, a wy możecie zmienić jego ustawienie wielokrotnie bez żadnych konsekwencji. Jeśli łapiecie pierwsze stworki, to będą one automatycznie umieszczone w waszym party. Istnieje jednak tylko 5 slotów na palsy, które możecie nosić ze sobą w trakcie waszych przygód. Co stanie się, jeśli mam zapełnione party, chcę łapać palsy, ale nie mam jeszcze postawionego palboxa, do którego przenoszone są stwory w takich przypadkach? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Nadprogramowe palsy są przypisywane automatycznie do waszej postaci, więc jeśli po długich polowaniach postanowicie w końcu postawić głównodowodzący komputer, to złapane stwory natychmiast się w nim pojawią. Początkowo nie wiedziałem, jak pozbyć się błędnie postawionej struktury, więc naparzałem w nią siekierką. Istnieje jednak prostszy sposób. Po wciśnięciu przycisku B do budowania, następnie wciśnijcie C. Odpali to tryb wyburzania, dzięki któremu będziecie mogli zlikwidować niechciane elementy i odzyskać przy tym 100% zainwestowanych surowców. By rozwijać swoją bazę, musicie ją udoskonalać. Dokonujecie tego poprzez opcje w palboxie. Musicie spełnić określone wymagania, które ustanawia dany poziom bazy. Nie zwlekajcie z tym, gdyż dzięki każdemu poziomowi wasza baza będzie zwiększała swoje granice, a wy będziecie mogli zatrudnić większe ilości stworzeń do pracy w waszej siedzibie. Po postawieniu palboxa staje się on z automatu miejscem szybkiej podróży. Możecie wykorzystać to na swoją korzyść, ponieważ każda baza rozwinięta do maksymalnego poziomu może postawić do 3 oddzielnych palboxów. Jeśli macie zatem jakieś istotne miejsce, które na przykład jest bogate w złoża surowców, a w okolicy nie ma punktu szybkiej podróży, możecie postawić tam palbox, który zaoszczędzi wam wiele czasu na niepotrzebne wędrówki. Jeśli gracie w gronie znajomych i chcecie mieć własny klan, ale jednocześnie każdy z was chce mieć oddzielną własną bazę, to stoicie przed trudnym wyborem. Każdy klan bowiem może postawić maksymalnie 3 palboxy, czyli mówiąc inaczej siedziby, a odblokowanie tej szansy jest bardzo czasochłonne i wymaga wielu godzin pracy i siedzenia przy tytule. Jeśli zatem zdecydujecie się na klan, będziecie na siebie skazani przez bardzo długi okres początkowej rozgrywki, a wasze palce i zbierane materiały będą wspólne. Musicie zatem zastanowić się, czego pragniecie w rozgrywce i podjąć tą decyzję na początku gry. Główną i najlepszą metodą zdobywania punktów doświadczenia jest uzupełnianie paldeku i wyłapywanie wszystkich stworów. Każdy pals, złapany w ilości 10 sztuk, daje wam bonusowe punkty doświadczenia, ich ilość skaluje się wraz z poziomem waszej postaci, a bonus za każdą kolejną dyszkę jest coraz większy. Nie traćcie zatem czasu na levelowanie waszego bohatera poprzez rąbanie drewna czy kucie kamienia. W określonych pozycjach na mapie będziecie mogli napotkać zielone statuetki wiewiórek. Koniecznie je zbierajcie, bowiem kiedy uda wam się postawić w bazie posąg o nazwie Statue of Power, będziecie mogli składać te wiewiórki w ofierze, co zwiększy poziom i moc owej rzeźby. Każdy poziom zwiększa wam bazową wartość catch rate, czyli szansę na złapanie dzikiego stworka. Bardzo przydatna umiejętność, która niesamowicie ułatwi wam rozgrywkę. Niestety, każdy level będzie wymagał od was coraz większej ilości wiewiórek, więc trochę będziecie musieli się ich naszukać. Początkowo rozgrywka będzie wam przychylna, jeśli chodzi o catch rate dzikich palsów. Jest on bowiem zależny od gatunku łapanych stworzeń i ich poziomu.
Niebieskie PAL sfery będą zatem idealne na start, lecz z czasem szanse na złapanie palców będą drastycznie spadały. Musicie wiedzieć bowiem, że istnieją różne rodzaje PAL sfer i jako gracze możecie je tworzyć w stanowisku o nazwie sfer Workbench. Jeśli zatem zaczniecie mieć problem z catch rate'em poniżej 10-15% na niskim poziomie życia stwora, to musicie koniecznie zainteresować się tym tematem. Jednym z najistotniejszych elementów gry jest automatyzacja waszej bazy w celu samoistnego zbierania i gromadzenia zasobów. Nikt bowiem nie chce spędzać niezliczonej ilości godzin na rąbaniu drewna czy poszukiwaniu wełny. Od momentu wybudowania pierwszego palboxa będziecie w stanie zatrudniać do pracy palsy. Wystarczy przeciągnąć je w puste pola pod listą złapanych palsów. Będą one wykonywały konkretne zadania w waszej bazie. Pamiętajcie jednak, że każdy gatunek ma przypisany rodzaj zdolności i może wykonywać ściśle określone zadania. Nagrałem w tym celu oddzielny poradnik, do którego macie link tutaj i w opisie tego filmu. Tłumaczy on dokładnie zasady zatrudnienia i pracy palsów. Zapewni to wam automatyczne tworzenie surowców w waszej bazie. Każdy z was ma możliwość wymuszenia pracy na palsie, który przebywa w waszym party. Jeśli na przykład wiemy, że dany pal ma zdolność handicraftu, to po ustawieniu przy workbenchu jakiegokolwiek itemu do produkcji wycelujemy w niego bolem i przytrzymamy E, to otrzymamy informację, że ten konkretny pal wykona to zadanie. Będzie je realizował, dopóki nie skończy. Musicie jednak pamiętać, by karmić waszego towarzysza, gdyż będąc w naszym party, nie żywi się on z karmnika postawionego w waszej bazie. Jeśli brakuje wam konkretnych palsów, które widzieliście, ale nie zdołaliście ich złapać, a teraz nie wiecie, gdzie ich szukać, to wystarczy, że wejdziecie w wasz paldek i po wyborze danego palsa naciśniecie 3 na klawiaturze. Ukażą wam się wszystkie lokacje, w których to stworzenie występuje. Dodatkowo macie tam warianty występowania w zależności od pory dnia. Bardzo ważnym elementem rozgrywki, o którym dowiedziałem się dość późno, są żywioły, które przypisane są do konkretnych stworzeń. W taki sposób wasze palce mają określone typy, takie jak na przykład roślinny, ognisty czy wodny. Jest to ważny element gry, ponieważ w Palworld stworzony został system Elemental Weakness. Polega to na tym, że każdy typ ma swoje słabości i odporności na inne żywioły. Idealnie prezentuje to ta rycina. Warto ją przeanalizować, by na konkretne walki zabierać te potworki, które będą miały przewagę nad przeciwnikiem. Każdy stworek, którego nosicie ze sobą w party, po wyrzuceniu z bola będzie towarzyszył wam w rozgrywce. Nie jesteśmy jednak w stanie w ten sposób kontrolować jego decyzji ani wyprowadzanych ataków. Możliwość ta pojawia się wraz z opcją dosiadania waszego ulubieńca. Po odblokowaniu schematów Technology Points i wykraftowaniu siodła będziecie mogli ujeżdżać konkretne potworki. Pamiętajcie jednak, że nie na wszystkich palsach da się jeździć czy latać. W ten sposób otrzymacie również możliwość wyprowadzania ataków przy pomocy waszego towarzysza. Warto o tym wiedzieć. Podczas swojej rozgrywki w otwartym świecie będziecie mogli natknąć się na nietypowe skrzynie. Będą one zawierały różnego rodzaju materiały, złoto czy schematy do tworzenia przedmiotów. Występują one w różnych kolorach w zależności od ich rzadkości, a niektóre z nich wymagają kluczy. Klucze do cenniejszych skrzyń znajdziecie w skrzyniach niższego poziomu rzadkości. W grze Palworld stwory panoszące się po świecie możecie odnaleźć w wersji Shiny. Brzmi znajomo? Pals, który występuje w takiej formie, jest dużo większy od swoich pobratymców, a jego występowanie jest informowane poprzez charakterystyczny dźwięk, którego nie da się przegapić. Stworki w wersji Shiny mają również dostęp do ataków, których nie mają standardowo w swoim arsenale. Nie zdziwcie się więc, gdy na przykład wasz pal z typu normalnego będzie wykonywał ataki typu Elemental albo Dragon. Na pewnym poziomie rozgrywki spotkacie się z problemem depresji występującej u pracujących palsów w waszej bazie.
Nie należy lekceważyć tego stanu, gdyż PALS, który jest nieusatysfakcjonowany, zmniejsza swoją wydajność pracy w bazie. Długo szukaliśmy rozwiązania tego problemu, lecz w końcu wykombinowaliśmy. By dowiedzieć się, jak radzić sobie z danym problematycznym statusem waszego potworka, należy podejść do PALBOXa, najechać na stworka z daną traumą, wejść w informacje szczegółowe i najechać na status. Kiedy zdobędziemy potrzebne informacje, idziemy do Medicine Bench, by stworzyć lek na daną przypadłość. Po jego wykraftowaniu idziemy do konkretnego stworka, wciskamy 4 na klawiaturze i karmimy go konkretnym preparatem. Taki zabieg rozwiąże wasz problem. Ostatnią, ale bardzo przydatną informacją jest zdolność, którą macie odblokowaną na samym starcie gry. Nie wiedziałem o tym przez bardzo długi czas, a wprowadzenie tego udoskonalenia zmieniło moją rozgrywkę. Po wybraniu elementu do budowy nie zatwierdzajcie go lewym przyciskiem myszy, lecz prawym. Spowoduje to automatyczne tworzenie tej samej struktury bez potrzeby ponownego wchodzenia do koła budowania. To samo tyczy się przenoszenia do skrzynek. Po wciśnięciu itemu prawym przyciskiem myszy przenosi się on automatycznie do skrzyni. Nie tracicie zatem czasu na przeciąganie przedmiotów, które często się buguje. To by było na tyle, drodzy widzowie. Przekazałem wam całą tajemną wiedzę, którą zdobyłem poprzez granie w Palworld, a o istnieniu której chciałbym wiedzieć dużo wcześniej. Tym bardziej, że większość tych mechanik dostępna jest od samego początku gry. Dajcie znać, co sądzicie o tym materiale, czy dodalibyście coś do tej listy od siebie, a jeśli ten film okazał się być pomocny, to nie zapomnijcie o łapce i subie. Z tego miejsca dziękuję również Michiemu i Dzyskowi, którzy pomogli mi w przygotowaniu tego materiału. Zapraszam was, drodzy widzowie, na serię odcinkową z Palworlda i do zobaczenia w innych materiałach. Trzymajcie się ciepło, yo!